Bruksela teraz, Bruksela. Rozmowy dotyczyły na przykład reakcji NATO na działania Rosji. Sekretarz generalny Jens Stoltenberg publicznie poinformował tutaj, że Rosja teraz Bruksela wspierać wojowników, wycofać swoje siły oraz sprzęt wojskowy z terytorium Ukrainy. W odpowiedzi na rosyjskie działania NATO zintensyfikowało swoje wsparcie dla tego kraju. Ministrowie zatwierdzili kompleksowy pakiet dla Ukrainy, w którego skład mają wejść konkretne wskazówki oraz wsparcie. NATO chce w ten sposób pomóc Ukrainie w ugruntowaniu bardziej wydajnej i skutecznej polityki obronnej oraz struktur bezpieczeństwa. Więcej na ten temat z pewnością będzie można się dowiedzieć podczas spotkania przywódców NATO z prezydentem Poroszenką w Warszawie, ale już za chwilę konferencja prasowa szefa MON Antoniego Macierewicza, podczas której z pewnością dowiemy się, jakie są najświeższe informacje pod podstawami ministrami obrony kraju NATO. Wróćmy do Arabia Maryja i Dawid Machajow. Prawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, a na przeważającym obszarze kraju przelotny deszcz oraz burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 18-21 stopni na zachodzie i północy do 26 na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowy, a w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 988 hektopaskali. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Radomski czerwiec 1976, batalia o wolność. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, w których udział wezmą dr Paweł Sasanka, pełniący obowiązki zastępcy naczelnika Wydziału Badań Naukowych Instytutu Pamięci Narodowej, Stanisław Kowalski, prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 1976, kultura poszła do Wrocławia z Warszawy. Jak pokaszlą tylko i chrumczą, to do czego to? Początek rozmów w telewizji trwamy o godzinie 18.00. Kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. Serdecznie zapraszamy. Może. Wiesz? Nawieś? On będzie wynajmował. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kto odpowie za stratę? Prokuratura bada sprawę zerwania umowy na dofinansowanie gotowym w Toruniu. Skarb państwa poniósł z tego powodu duże straty. A kto zyskał na odebranej dotacji? Pytamy w naszym dzienniku. Remont Grobu Bożego. W Jerozolimie rozpoczęła się pierwsza od ponad 200 lat renowacja Grobu Bożego. Choć kaplica wymagała remontu, uniemożliwiał go brak porozumienia między współwłaścicielami bazyli. Ordery wolnych Polaków. Dlaczego generałowie II Rzeczypospolitej Polskiej ofiarowali swoje ordery Virtuti Militari Matce Bożej? Nasz dziennik pisze o tym, dla kogo ustanowiono oznaczenia oraz jak podeptano tradycję orderową, przyznając go zdrajcom. Letnie prace w ogrodzie. Co koniecznie trzeba wykonać? Także psy i wilki są na zewnątrz, jak to Biblia mówi. Psy i wilki, proszę państwa, są na zewnątrz. Pokasują, nawet na Saskiej 42 dzisiaj o 4 nad ranem do domu idę. To facet, ja se przechodziłam się Saską, powietrze z Saskiej. To tak, no to bydło. Psy i wilki, proszę państwa, różne zwierzęta są na zewnątrz, nawet tutaj na Saskiej. Jest powietrze z Saskiej. Teraz spryskałam żuka, żeby mi uciekł z domu i on albo umarł, albo... I tak muszę mieć otwarte okno, proszę państwa, bo to jest chemia jednak. Powietrze z Saskiej póki co. Radio Conchita. Kultura w Warszawie to taka, wiecie państwo, chamska. Lolo, o 4 nad ranem. Szedł wczoraj też, facet szedł z babą, jakąś żonką czy kim, ale 150 metrów z odległości mnie widział i tak lolo, coś zaczepiał. Także tylko spojrzysz, się to już po tobie taka i potrzebna. Choroba. Ja idę spać, a Co?
zmianę już indeks jak otworzył, to zaraz potem sam. To się nie trzyma, za tego. Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maria pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, wiceprezesa prawnicy Rzeczpospolitej. Szczęść Boże, panie doktorze. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie doktorze, dzisiaj dotarła do nas informacja, że w ubiegłym roku, w 2015, policja 8 tysięcy razy prowadziła tak zwaną kontrolę operacyjną, czyli podsłuch lub tajny przegląd korespondencji. I sąd odmówił zgody tylko w 18 przypadkach, a prokurator w 234. Teraz jest procedowana ustawa o policji, także ustawa antyterrorystyczna. Patrząc na to, co się działo i na krzyki ze strony opozycji, opłacać wszystko, sprzątać, wyczyszczać, to jeszcze dziecku kremy zabierają. Takie są baby, takie są mohery, jakby kto nie wiedział. Pewnej, no nie powiem nieścisłości, ale chyba wprost trzeba powiedzieć, pewnej hipokryzji ludzi, którzy z jednej strony takie rzeczy robili, a z drugiej strony dzisiaj protestują przeciwko zaostrzeniu ustawy o policji antyterrorystycznej. Jak człowiek, jak zwykły obywatel, jak wyborca ma patrzeć na takich ludzi? Przede wszystkim przejdę, można zapytać... Wolą się inwigilacji, bo nakradli pieniędzy i teraz będą dochodzić. Wewnętrzne sprawy legislacyjne, a nie wówczas, gdy władzę sprawowała koalicja Platforma Obywatelska PSL. Jak ojciec wspomniał, w 2015 roku było aż 8 tysięcy kontroli operacyjnych, rok wcześniej ponad 7200. Natomiast też w ostatnim roku rządów Platforma Obywatelska doprowadziła do tego, że policja 60 tysięcy razy sięgała po dane z internetów, także internautów, także te dane mogą budzić zaniepokojenie czy też zainteresowanie. A przede wszystkim nie mamy do czynienia z jakąś merytoryczną próbą oceny sytuacji, natomiast mamy po prostu ciągle do czynienia bezprawną, podkreślam, bezprawną ingerencją Komisji Europejskiej wewnętrzne sprawy polskie. Może przypomnijmy, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku część zasad inwigilacji zdaniem Trybunału Konstytucyjnego była niezgodna z Konstytucją. Koalicja Platforma Obywatelska PSL, która wówczas sprawowała władzę, mimo że miała czas na przygotowanie nowelizacji tejże ustawy, kilkanaście nawet miesięcy, nie przeprowadziła nowelizacji ustawy o policji. Wówczas ze strony Unii Europejskiej nie było żadnych tutaj interwencji. Dopiero notarium przygotowano podczas Prawa i Sprawiedliwości uchwalił Sejm w połowie stycznia tego roku, a prezydent podpisał właśnie na początku lutego. A tymczasem właśnie teraz właśnie Komisja Wenecka stwierdza, że w nowelizacji ustawy właśnie tej przeprowadzonej przez posłów obecnego parlamentu część przepisów o inwigilacji jest zdaniem komisji niezgodnych z konstytucją. Zdaniem komisji zapisy w ustawie o policji dotyczące prowadzenia tajnej inwigilacji są niewystarczające, gdyż nie zapobiegają nadużyciom i ingerencji ze strony instytucji państwowych w prywatność obywateli. Panie doktorze, przepraszam, że przerwę, ale też rodzi się taka może przekorna myśl gdzieś w mojej głowie. No rzeczywiście, skoro na taką skalę można było
inwigilować ludzi zgodnie z prawem i z ustawą, to może rzeczywiście jest niepotrzebna nowelizacja, jeżeli tak to ma wyglądać, prawda? No tak, dokładnie tak. Może tak trzeba o tym człowieka powiedzieć. Natomiast już może nie wchodząc w szczegóły tej nowej nowelizacji, bo ona była przedmiotem i dyskusji w parlamencie, trzeba powiedzieć jednak generalnie, że ta nowa ustawa o policji jednak porządkuje te kwestie kontroli operacyjnej, no chociażby kwestie właśnie tego, że sąd okręgowy ma prawo do kontroli post factum pozyskanych przez służby danych telekomunikacyjnych, pocztowych, internetowych i tak dalej. No poza tym uprawnione organy raz na pół roku będą przekazywały do sądu odpowiednie sprawozdania, sąd może zapoznać się z materiałami. Ministerstwo Sprawiedliwości dodatkowo ma przedstawić co rok Sejmowi Senatowi informację o przetwarzaniu danych. Wydaje się zatem, że ta ustawa absolutnie nie tylko, że zabezpiecza pewne prawa obywatelskie, a może ściślej powiedziałbym, stwarza pewną przejrzystość tej właśnie tej tak zwanej inwigilacji, ale z drugiej strony koordynuje działania różnych służb w tym zakresie. Wiemy, jaka jest sytuacja, zagrożenie też terrorystyczne. I jak ojciec wspomniał, mamy drugą ustawę właśnie tak zwaną antyterrorystyczną, no i tu można się absolutnie niezbędną. I właśnie dzisiaj na dzisiejszym posiedzeniu Senat zajmuje się tą ustawą, a w ubiegły piątek Sejm przyjął przepisy tej ustawy antyterrorystycznej i można domniemywać, że również tutaj Komisja Europejska będzie próbowała ingerować w wewnętrzne sprawy Polski. Powtarzam, to tutaj nie ma to wspólnego z jakąś merytoryczną oceną, ale po prostu jest to kolejna próba podporządkowywania sobie rządu polskiego, państwa polskiego, czy też powiedziałbym nawet narodu polskiego i obywateli właśnie Komisji Europejskiej, a te działania są absolutnie bezprawne. Przedstawiciele rządu oświadczyli, że przeanalizują opinię komisji, ale jej nie podzielają. A to ja chciałbym jednak przypomnieć, że to stanowisko nasze, prawicy Rzeczypospolitej, oświadczeniach, tak jak powtarzaliśmy to, wzywaliśmy rząd do niekontynuowania wymiany stanowisk z Komisją Europejską na temat wewnętrznych spraw naszego państwa, bowiem komisja wchodzi w kompetencje rządu państw Unii Europejskiej. I to jest naruszenie kompetencji państw przez Komisję Europejską, które po prostu oznacza poza traktatową zmianę charakteru Unii Europejskiej. Stanowi to zatem nie tylko naruszenie uprawnień polskich władz, ale powtarzam, Polski jako państwa i narodu. Dlatego po prostu takie kontynuowanie tego dialogu z Komisją Europejską po prostu nie ma sensu. Panie doktorze, i na koniec jeszcze takie pytanie, kiedy rozważamy, czy próbujemy odpowiedzieć sobie na kwestię, dlaczego wcześniej Komisja Europejska, Komisja Wenecka, wszystkie organy europejskie nie reagowały, możemy chyba też zauważyć, że wtedy nie było takich donosów, tak to chyba też trzeba nazwać, czyli takiego ukrytego, czy w cudzysłów wziętego troszczenia się o dobro, wspólne dobro Rzeczypospolitej, a poprzez to, że będziemy nagłaśniać swoje problemy, wynosić je z Polski i tam próbować rozwiązywać wśród osób sobie życzliwych gdzieś tam w Brukseli, czy w organach Unii Europejskiej. Oczywiście, dlatego że mamy tutaj do czynienia ze strony byłego obozu rządzącego, Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, przenoszenia wewnętrznych spraw Polski na forum międzynarodowe. Czyli mamy do czynienia z działalnością partii zagranicy, znanych działań w historii, które były dla Polski zgubne. I to jest chyba najgorsze w tym wszystkim. To można powiedzieć, że to takie największe oskarżenie pod adresem właśnie opozycji, która nie potrafi podjąć próby rozwiązania, dialogu,
tych problemów na forum parlamentu, czy innych instytucji do tego uprawnionych. Natomiast wynosi te kwestie na zewnątrz i oczywiście eskaluje ten konflikt, dlatego że wszelkie działania zewnętrzne, w tym przypadku Komisji Europejskiej, absolutnie nie służą rozwiązaniu różnych problemów, które właśnie próbowała, domagała się od rządu, na przykład Francji, no i teraz gdzie to jest zmian w zapisach jakichś właśnie ustaw. Panie doktorze, bardzo dziękuję za ten COVID, za komentarz do tych ważnych spraw i pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję serdecznie. Gościliśmy pana doktora Krzysztofa Gawęckiego, wiceprezesa Prawicy Rzeczypospolitej. Dobra, o, 30 minut do wszystkich sieci. Widzisz? I teraz wejdź na tę zieloną kratkę, co tu masz, i żeby to wszystko wysłać. O, zielona kratka. Patrz, tak. No to masz tak. Dimowaj, szukaj to, co miałyśmy dimowaj. Słuchaj się mnie i zaraz wejdziemy w to. Gdzie ten dimowaj był? Dobrze, patrz. No za dużo tego. O, tu jest. Audycja Aktualności Dnia. Witamy bardzo serdecznie panią profesor Elżbietę Starosławską, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i klinicznej. Szczęść Boże, pani profesor, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie, Pani profesor, niedzielne rozmowy niedokończone o Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia świętego Jana z Dukli były bardzo konkretne, precyzyjne, ale też bardzo mocne. No i okazuje się, że pojawiają się pewne echa, nie tylko pozytywne, ale również i takie problematyczne. Jak w okiem pani profesor po tych rozmowach sytuacja zaczęła się zmieniać? Czy nic się nie zmieniło? Za dużo tego masz. W przestrzeni publicznej pojawiła się ponownie oszczercza kampania przeciwko mojej osobie, oczywiście ze strony... Także przez internet żydostwo chciało tu wejść przez policję, rozumiecie państwo? To oni już i to zaplanowali, także... Oj, bardzo dokładne są dane w internecie, rzeczywiście. Jak uda się? Mojej osoby. Ale celem, oczywiście powoływał się pan marszałek na moje wypowiedzi w telewizji Trwam, w Radio Maryja, więc to można natychmiast odnieść do tego powiązania. I chodzi przede wszystkim, jak do tej pory w tych dwóch a tutaj skopiuj i gdzie to się pojawi. Odrzucić głosem, później już to się wyjaśnia, ale już nikt nie będzie pamiętał, żeby zrobić wrażenie takiej przestępczej, pozornej, insynuowanej, przestępczej mojej działalności. Ja bym krótko odniosę się do tych dwóch zarzutów. Pierwszy zarzut to wykonanie robót na budowie, które
były zapłacone, a część tych robót nie była wykonana. Jeżeli chodzi o rolę i obowiązek dyrektora, dyrektor dostaje na stół harmonogram rzeczowo-finansowy, który jest sprawdzony, podpisany i odpowiedzialność głową ponoszą inwestycyjni. Dyrektor, zastępca dyrektora, który odpowiada za budowę, też jest nadzór Urzędu Marszałkowskiego. I to są te osoby, które mają obowiązek sprawdzić, czy to, co jest w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedstawione mi do podpisania wniosku o płatność, jest zgodne z prawdą i zgodne z wykonaniem. I w styczniu taki harmonogram rzeczowo-finansowy dostałam, potwierdzający, że wszystko jest zgodne z prawdą. Więc nie jest to rolą i obowiązkiem dyrektora, który nie jest budowlańcem, chodzić po budowie i sprawdzać każdą decyzję, tylko dostaje wszystkie podpisy i ci ludzie odpowiadają za to, co podpisali. Więc dyrektor musi niezwłocznie, ma obowiązek natychmiast podpisać wniosek o płatności, mając pełną dokumentację, poświadczoną podpisami budowlańców, wystąpiłam o płatność do Urzędu Marszałkowskiego. To jest, prawda, ta zasadnicza sprawa, która nie dotyczy w tym momencie dyrektora. Odpowiedzialność, nawet jeżeli jest kontrola, która wykaże, bo ja nie wiem, nie znam protokołów kontroli, to odpowiedzialność ponoszą inwestycyjni i wykonawcy, i ludzie nadzorujący. To jest pierwszy zawód, który kompletnie nie jest związany z dyrektorem. Drugi zarzut to... Jak klejna w tym opanii jestem. Więc to jest nośny temat zawsze i zawsze można obrzucać błotem każdego, co jest niezgodne z prawdą, bowiem ja nigdy nie uczestniczyłam w żadnych przetargach, ani lekowych, ani na wyposażenie, ani na jakiekolwiek inne asortymenty. Ja tylko inicjowałam zawsze podpisem przetarg i kończyłam podpisem, uznając pracę komisji przetargowej, czyli to, co wyłoniła komisja przetargowa, to uznawałam podpisem. Nie jest to uczestnictwo w żadnym procesie przetargowym, czyli również nie ma żadnej mojej winy. Ja muszę powiedzieć, że audycja zarówno w Radzie Maryja, jak i to wspaniałe spotkanie z telewizji Trwam odbiło się ogromnym echem wśród potężnej pacjentów. I ludzi w ogóle w Lublinie, na Lubelszczyźnie, w Polsce otrzymałam mnóstwo maili z takim podziękowaniem dla ojca dyrektora, dla państwa za możliwość usłyszenia, jaka jest prawda, że ta prawda to polega na tym, że chodzi o przejęcie Centrum Onkologii, że chodzi o to, że traci niezależność centrum. I w Poznaniu podobna historia była, przecież też został zwolniony dyrektor, który, prawda, potężnego szpitala dziecięcego, który nie wyraził zgody na podobne inne koncepcje. Także to jest taki, prawda, zdecydowany proces z mojej strony, ażeby nie dać zabrać pieniędzy pacjenta, żeby centrum było samodzielne, niezależne i te pieniądze, żeby absolutnie były dedykowane pacjentowi, żadnym innym celom. I no jest to niezgodne z koncepcją, prawda, obecnych decydentów i takie są to niestety reperkusje. Ale mam nadzieję, że to wszystko się wyjaśni, że prokuratura szybciutko, prawda, powyjaśnia i będziemy wszyscy zadowoleni. Także no, trzeba jakoś przetrwać te szykany, bo to są szykany nieprawdziwe i są to, prawda, decydenci mają dostęp do mediów regionalnych, także jest to bardzo proste i można wszystko powiedzieć, a ja każdą wypowiedź swoją, zarówno w telewizji Trwam, jak i w Radio Maryja, mogę udokumentować. Także nie ma problemu i wszystko mogę udokumentować. Także ja całym sercem dziękuję, że mogę też wypowiedzieć się dzisiaj, mogę sprostować, mogę uspokoić też słuchaczy, którzy po raz kolejny są karmieni nieprawidłowościami. No jest to potężna walka. Potężna walka o wpływy takiego dużego, jeżeli chodzi o duży ośrodek.
Pani profesor, też w internecie, kiedy przygotowywałem się do tej audycji, wpisując pani imię i nazwisko, wyświetlało się bardzo wiele tych portali dotyczących lekarzy i tam też opinie o spotkaniu z panią profesor, więc w tych opiniach rysował się obraz anioła. I to też dziękuję, że pani profesor daje takie świadectwo też pewnego cierpienia przez tą sytuację, która się dzieje. Natomiast ja chciałem zapytać też o to, czy jakieś światełko w tunelu widać? Ufam i wierzę, że ten rząd słyszy to, którzy decydenci tego rządu słyszą, widzą i szybko podejmą decyzję. Jest potrzebna szybka decyzja, ażeby uratować zarówno nasze centrum, jak i wszystkie centra w Polsce, bowiem są to zakusy na wszystkie centra w Polsce, to nie tylko w naszym województwie. I za rok możemy się obudzić w innej rzeczywistości, w rzeczywistości takiej, gdzie pacjent z chorobą nowotworową będzie odsyłany od prywatnego gabinetu do cząstkowego leczenia w innym prywatnym jakimś oddziale radioterapii, a częściowo w państwowym jakimś szpitalu, bo takie są już realia. Ja mogę już potwierdzić, mam takie skargi pacjentów, którzy są tak odsyłani, nie ma tej kompleksowej. Także w służbie zdrowia, proszę państwa, są zawsze awantury i kłótnie, są nieporozumienia, ale one wynikają ze złego systemu chciwości. Jeżeli policja przez internet miała tutaj to żydostwo wejść do Polski, no to dobrze, że oni to cofnęli. No. Musi być postanowienie w państwie wewnętrzne. Nie może być przez internet, bo internet myli się, nie ma duszy, nie zna czasu i pewnych innych opcji nie zna. Przyglądać na bieżąco, też informować naszych słuchaczy i widzów o tym wszystkim. Dziękuję serdecznie pani profesor. Dziękuję serdecznie i chciałam jeszcze raz pogratulować i chylę czoło przed tym, co ojciec dyrektor z państwem zrobił, że jest to samodzielne państwo po prostu medialne, że można wypowiedzieć szczerą prawdę, nie jest to blokowane. Także bardzo dziękuję. Nie będzie to palone do skutków i na razie. Pani profesor i pozdrawiam. Gościliśmy na antenie Radia Maryja panią profesor doktor habilitowany nauk medycznych profesor Starosławską i mówiliśmy o sytuacji w Centrum Onkologii na Ziemi Lubelskiej. Nieważne, ale powinno być na ten. Kopiuj do pamięci z tym dostępny. A szczególnie przekaz. To nie masz opcji, że to akceptujesz, że to tak. Trzymaj tam się w jakimś. Wszędzie żydostwo. Coś nie do... Oni bazują na tym, jak cyganka, że nie widzisz. Stoją za plecami Jezusa i obgadują go. A potem człowieka anioła, anioł, doprowadzają do śmierci. No to żydowska robota, czyli od końca.